to była iskra miłości, a ich uczucie wzięło się z kumpelstwa. Ona młoda, wykształcona specjalistka działu IT z Łodzi. On dojrzały, znany muzyk, satyryk, autor, dziennikarz. Wzięli ślub na przekór wszystkim i wszystkiemu. A dziś o tym wydarzeniu dowiemy się nieco więcej. Przed Wami Karolina i Krzysztof Skibowie. Bardzo się cieszę, że widzę Was praktycznie świeżo po ślubie i od razu po miesiącu miodowym. Powiedzcie, jak jest? Jest pięknie. No, ja się czuję bardzo dobrze z taką właśnie tutaj obrączką. Wszędzie pokazuję kolegom, rockowcom i różnym artystom, z którymi występuję, tak się chwalę i tak dalej. Jestem dumny. Cóż, no po prostu jest samiut. Miłość zwyciężyła i miłość zwycięży i mam nadzieję, że będzie trwała do końca świata i jeden dzień dłużej. Ty słuchaj, ty musisz być teraz idolem tych wszystkich swoich kumpli rockowców, mając taką żonę. Pewnie tak, no w każdym razie jakieś takie sygnały zazdrości co jakiś czas dostaję. Ale to też są takie właśnie no, gratulacje, takie męskie gratulacje. Wiesz, jak to facet facetowi, że tak, skiba, to super. Jest okej, okay, Krzysiu. Tak, trzymaj. Że koledzy zadecydowali, że kierunek dobry. Powiedz mi, czy ten czas od momentu poznania Karoliny, czyli ten czas zakochania, potem miłości i ślubu dla Ciebie jako artysty jest w jakiś sposób inspirujący twórczo? Na pewno tak. To znaczy ja nie specjalizuję się w pisaniu scenariuszy do seriali romantycznych, ani też nie jestem znany z piosenek miłosnych. Jeżeli robiłem to raczej z Bichcycem takie, wiesz, parodie troszkę, tak, jakieś takie mruganie okiem do widowni. Myślę, że gdybym napisał taką piosenkę miłosną na serio, ona też uznana by była jako taka żartobliwa. Natomiast wszyscy mówią wokół, że i na zdjęciach, i na scenie wyglądam tak jakoś radośniej, że to jest widoczne, że ta miłość wypływa każdą częścią ciała i jakby emanuje, wiesz, moja osoba takimi niewidocznymi promieniami miłości, ale to wszystko dzięki Karolinie, także tutaj to jest jej zasługa. Jak ty to zrobiłaś? Chyba dobrocią. Tak, bo Karolina to jest dobra osoba, to mało ludzi, wiele osób ją komentuje, nie znając jej serduszka i nie znając jej jako osoby, a każdy, kto pozna ją choć troszkę bliżej, to mówi o niej same komplementy. Czy takiego dorosłego faceta, już jednak ułożonego w jakiś sposób, z taką, a nie inną przeszłością, da się zmienić? Da. Co ty mówisz? Jednak wiesz, ile kobiet marzy o tym, żeby faceta zmienić i im się to w ogóle nie udaje. Znaczy, to też nie chodzi, żeby zmieniać, no bo kochamy kogoś i zakochujemy się w kimś przez to, że jest jak jest. No ale da się zmienić takie irytujące nawyki, tak jak na przykład... Dobra, jak na przykład? Krzyś chodził w domu w butach. No i u mnie to jest w ogóle wypad kompletny, bo nauczyłam chodzić w domu właśnie w kapciach, czy to, że no więcej wody pije. To są takie małe rzeczy, że każe mu się regularnie badać, bo mam obsesję na tym punkcie i tylko z tym. No i to, że chyba rzeczywiście przy mnie się zrobił taki bardziej czuły, bo on był takim jednak dzikim rock'n'rollowcem. Czyli ty udomowiłaś Krzysia, wsadziłaś go w bamboszki. Każesz mu regularnie odwiedzać doktora i dbasz o zdrową dietę. Znaczy na scenie nie występuje w bamboszkach. Nie, ale też ma takie kapcie rockowe w domu, to nie są jakieś bamboszki, są takie rzeczywiście. Karolino, jak ty się czujesz, będąc już teraz żoną Krzysztofa Skiby? Nie, no świetnie. U nas to właśnie tak naprawdę wbrew pozorom się mówi, że po małżeństwie wszystko się niszczy. No my jesteśmy co prawda dopiero miesiąc małżeństwem, ale jak na razie to właśnie jeszcze jakby rozkwitliśmy i te motylki jeszcze poleciały jeszcze bardziej. Cały czas, ja na przykład mam tak, że mamy właśnie ten film ślubny, który trwa godzinę notabene i ja już go widziałam chyba z 15 razy, więc jestem chyba taka... To jest fantastyczne. Ja na przykład wracam z koncertu, ona mówi, a wiesz co, a przed chwilą tam jeszcze raz obejrzałem film, ja mówię, jeszcze raz, bo wiem, że już ileś razy oglądała, także na przykład jak mnie nie ma, to jest takie miłe, no moim zdaniem to jest słodkie. Sypia w moich koszulkach, takich t-shirtach. Ja nie używam piżam, nienawidzę piżam takich tych męskich z guzikami i tak dalej. Śpię w t-shirtach i w normalnych majtach. I ona, jak mnie nie ma, to ona po prostu ubiera te t-shirty. Ale majty też? Majty nie. Majty nie, dobrze. Powiedz prawdę, chodzisz w moich majtkach. Nie chodzę w majtkach. No dobrze. No ale w czystych, no. Nie, tak? Troszeczkę, nie. Czasami. No powiedz, Karolina. Nie, no czasami mam tak, że na bieżnię jego wsadzam, bo są lepsze niż spodem.
Ale to czyste, ale to nie do spania, tylko na bieżnię, bo one są naprawdę fajne. No, ostatnio kupiła mi taki zestaw tego nie musi... czystych bardzo czystych bokserek. No, kupiła nowe. Tak, bo ja stwierdziłam, tak się zastanawiałem, że tak pewnie połowa dla mnie, połowa dla niej. Bo wy podjęliście decyzję o tym ślubie dość szybko. Znaczy, nie no, my już jesteśmy jakiś czas razem. Ile? No nie przyznaj się teraz, Karolina. Nie chcemy dokładnie mówić ile, ale no nie jesteśmy wcale tak krótko i znamy się to jeszcze dłużej. Okej. Okay. Więc to nie jest tak, znaczy, że to dwa jest... lata jesteśmy oficjalnie. Oficjalnie jesteśmy dwa lata. Jesteśmy... A nieoficjalnie. Troszkę dłużej. Troszkę dłużej, niewiele. Tak, no a znamy się jeszcze dłużej, więc my też się właśnie przyjaźniliśmy, więc u nas to też nie jest tak, że to jest jakiś taki... Jak można pomyśleć, że właśnie starszemu dwukrotnie facetowi odwaliło, bo młoda dziewczyna i tutaj hormony. Nie, u nas to jest bardzo dojrzałe, było dużo rzeczy, tak, które tam przeżyliśmy razem, więc to jest to taki kto chciał tego ślubu? Kto wpadł na ten pomysł? Znaczy się, ja na pewno właśnie stwierdziłam, że jeżeli mamy być już tak na poważnie, i ja w ogóle wcześniej nie chciałam ślubu, to jest też śmieszne, bo ja miałam wcześniej partnerów, którzy mi się zawsze oświadczali wtedy. Jakieś nieprzyjemne sytuacje z mojej strony się działy. No a u nas po prostu przez to, że to była ta przyjaźń, że to była taka też miłość, którą musieliśmy jakby zwyciężyć, no wyszło, że stwierdziłam, że jeżeli już mamy być razem i już mamy być tak razem do końca, no to po prostu weźmy ten ślub. No to jest nawet, jeżeli ktoś trafi do szpitala, no to jest nawet takie kwestie. No a poza tym stwierdziłam, że to jest pierwsza osoba, której właśnie mogę przejąć nazwisko i z którą chcę być. Bo to jest nazwisko nie byle jakie, moja droga. To kto przejął organizację całości? Ja. Kto był odpowiedzialny? Ja, zdecydowanie. Ja wszystko wymyśliłam, zrobiłam. Krzyś załatwił DJ-a. Czyli zajął się sprawami muzycznymi. Tak, sprawy artystyczne tak były po mojej Tak, a ja tak stronie. To wszystko... No i razem szukaliśmy sali, bo nam zależało, żeby była w Łodzi. Z tym wiąże się też ciekawa historia. No, ja uważam, że nawet takie na przykład urządzanie wspólne mieszkania, gdzie chodzi się po sklepach meblowych, się wybiera, to jest bardzo fajny okres w życiu, bo człowiek a może to i możemy dzisiaj wybierać do woli. I tak samo było z tymi salami. Co prawda straszono nas, że pamiętajcie, że sale są już rezerwowane i tak dalej. No i trafiliśmy najpierw w kilka polecanych miejsc, tam cudowne miejsce nad jeziorem i tak dalej, pod Łodzią. No i pan taki był właśnie bardzo zainteresowany, mówi tak, mamy taką salę, ale nagle okazuje się, że to jest jakiś kombinat weselny, że tam słuchaj... Jest 3 wesela jednocześnie. Sześć wesel jednocześnie. Zdecydowanie takie oferty odrzuciliśmy i wybraliśmy bardzo fajne miejsce, polecone są przez kogoś, otoczone takim ładną zielenią, z dużą częścią takiego mini parku. No i tam byliśmy sami, nasi goście. To jednocześnie miejsce połączone z hotelem, z parkingiem, także można było przyjechać i bawić się tak, do rana. Tak, bo mi zależało, bo ja chciałam sobie zbudować, no i zbudowałam z dekoratorką taką ścieżkę typową z róż, łuk też z kwiatów, więc wszystko wyszło no tak było jak chciałam. Na amerykańskim tam było rzeczywiście filmie, tak, w plenerze. Tam był taki plener, że mogłam to zrobić. Ten dzień był strasznie upalny, sierpień w ogóle był taki tak, mocno ciepły, ale ten dzień szczególnie. No ale oczywiście goście wbili się w garnitury. Dzień wcześniej jeszcze była taka burza stulecia, że bałam się z domu wyjść, bo dzień wcześniej miałam przyjechać na salę i rozkładać winietki i była taka burza, że mówię, że nie, moje autko, mam małe autko, to będzie Także pływało. Nawet przyroda wspomogła tą uroczystość. Czyli całość była praktycznie na twoich barkach. Czy miałaś osoby, które ci pomagały, jakąś wedding planerkę? Nie. Wszystko załatwiałaś sama. Tak, i to właśnie było super tak naprawdę, tylko że ja też się jakby nie spinałam. W pierwszej wersji wesele miało być, jeżeli chodzi o gastronomię, no tak zwane normalne polskie wesele, tam wybieraliśmy te dania, no ale później Karolina mnie przekonała, że jednak 100% wege, że po prostu szkoda tak. Tutaj. I ja napisałam całe menu też i tłumaczyłam Państwu z hotelu. I to bardzo zszokowało media, że jak to, nie będzie kotleta schabowego na tak. Weselu? No słuchajcie, jednak to menu zazwyczaj jest bardzo przewidywalne, a wy naprawdę tym zaskoczyliście, bo to jest takie bardzo nowoczesne, bardzo świadome podejście. Miałaś w sobie dużo odwagi, że zaproponowałaś gościom takie menu.
wszyscy wbrew pozorom byli zachwyceni i nawet kamerzysta mi powiedział, że to jest jedyne wesele, na którym nie musiał co chwilę latać do toalety. Dobrze, to opowiedz, co w takim wegańskim menu ty wymyśliłaś? To było wegetariańskie menu, było też wegańskie danie. Na początku była zupka krem z pomidorów, później były trzy rodzaje kotletów warzywnych. Były tam ścieciorki, skalafiora i soczewicy. Do tego były tam surówki stricte do wybrania, czyli jakaś kapustka, jakieś buraczki, różne sałaty, ziemniaki, no to frytki, to tutaj się zgodziłam na frytki, ja nie lubię w ogóle frytek, ale to jednak poszły. Ziemniaki, frytki. Później były pierogi trzy rodzaje, czyli ruskie ze szpinakiem, z kapustą, z grzybami. A czy wbrew pozorom te dania były bardzo, bardzo syte, ale bez mięsa. No teraz. A wy na co dzień żywicie się wegetariańsko? Ja tak, ja prawie 10 lat. Ja jeszcze jadam mięsko, ale ograniczam. Ale nie, no w domu też. I właściwie kiedyś to uwielbiałem kupować sobie, wiesz, na przykład kabanoski, jakieś takie salami na przykład, to tak podjadałem nawet i tak, a teraz już od jakiegoś czasu tego nie kupuję. Na trasach zdarza mi się, że zjem mięso, ale nie jestem absolutnie wegetarianinem, ale pod wpływem Karoliny no, naprawdę znacznie ograniczyłem mięso, tym bardziej, że lekarze rzeczywiście, badania wszystkie mówią, że Polacy za dużo jedzą mięsa, tak jak kiedyś w PRL-u w tych biednych czasach jedli być może za mało, tak teraz, kiedy to mięso właściwie grosze kosztuje, jest wszędzie, no, zapychamy sobie tym mięsem żyły, więc ku zdrowotności warto przynajmniej ograniczyć to jedzenie mięsa, o co apelujemy. Ale jest ciekawe, co Krzysztof powiedział, że nawet pomimo braku tego mięsa, które jednak jest takie powszechne, wszyscy goście czuli się nasyceni, bo ja mam takie wrażenie, że goście są niezadowoleni, kiedy nie mogą się na imprezie najeść. Tak. Chyba nie ma znaczenia, czy jedzą mięso, czy co innego, ale chodzi o taki efekt jednak sytości, który też jest dobrym podkładem pod alkohol. Napoje. To jedzenie było takie lżejsze i jakby dawało odpowiednie kalorie do zabawy, a bawiliśmy się do rana. Już tańczyliśmy nawet w momencie, kiedy DJ zwijał sprzęt na ciężarówkę. Tak, my do 8 rano siedzieliśmy, a na początku było ustalone, bo na początku to w ogóle miała być tylko kolacja, a finalnie ja mówię do tego pana Cali, że nie do drugiej, bo to na pewno od 19 do drugiej, tylko żeby chwileczkę potańczyć. Bo ty zaczęłaś od tego, że ty nie byłaś w ogóle fanką wesel, a nagle zorganizowaliście wielkie, tradycyjne, może oprócz menu, wesele do rana. Znaczy nie, bo nie mieliśmy żadnych takich zabaw weselnych na przykład. Czyli było bez oczepin? Nie bez było oczepin, pierwszego bez tańca, zabaw, niczego tak, takiego nie było. Tak naprawdę, bo na początku miała być to właśnie kolacja, ale moja babcia jest namiętną tancerką i ona właśnie mówi, że tak, jak to kolacja, ja nie będę z tobą tańczyć, nie będę tańczyć. I ja mówię, może rzeczywiście, tak mówię, z drugiej strony, jak to mamy nie tańczyć? I właśnie przez to mówię, że no dobrze, no to tutaj niech będą jeszcze tańce. To jak się dowiedział między innymi na przykład Jacek Kawalec, nasz przyjaciel, to mówi, że on tak to będzie śpiewał. Ja mówię, no to zaraz będzie ktoś jeszcze śpiewał. I tutaj nagle właśnie Michał Miłowicz też on będzie śpiewał. I mówię, no to się zrobi jednak trochę większa impreza. Tak, program artystyczny był bardzo bogaty, było wielu moich przyjaciół, artystów. Tak, i oni tak też chcieli. Także na przykład Mirek Elimer, który jest najlepszym w Polsce wykonawcą piosenek Frediego Mercurego, dał cały recital. Był tenor, który śpiewał największe hity, takie właśnie pieśni operowe, więc dla różnych pokoleń była oferta artystyczna i trochę rocka. No, była oczywiście lista preferowanych utworów dla DJ-a, ale dostał też czarną listę. Jakich utworów ma absolutnie nie puszczać? Czego absolutnie nie mógł puścić? Pierwsze było, że piosenki Pawła Kukiza zakazane. Tak. Drugie piosenki weselne, takie biesiadne, a trzecie Disco Polo. Kochanych Listów lista była krótka. Lista nie, była... Nie, my nie mieliśmy w ogóle. A było Rudy się żeni? Skiba się żeni? Było, tak. Było Skiba się żeni? Oni później już to 5 razy śpiewali, bo już zapomnieli później w tym wszystkim. Zapomnieli drugim razem, że śpiewali pierwszy raz, trzecim razem zapomnieli, że już leciało, dwa razy śpiewali. Tak. Leciało na żywo, leciało w wersji, że Rudy się żeni, leciało w wersji, że Skiba się żeni. Skiba się żeni. Dobra, ja nie będę śpiewać. Może ty byś troszeczkę? Nie dzisiaj. Czy wy naprawdę pominęliście pierwszy taniec? Tak. Dlaczego to zrobiłaś, Karolina? Dlatego, że ja nie lubię, jak się wszyscy na mnie patrzą. Dogadamy. A nie. Dlatego wzięłaś ślub ze Skibą, no to wspaniale. Nie, ale ja nie lubię, jak wszyscy się na mnie patrzą. Ja nawet właśnie, o to akurat można powiedzieć, że ja przed pójściem właśnie do ołtarza, to musiałam dwa szoty wypić. Bo właśnie mówię, Boże, będę szła, wszyscy się na mnie patrzą. Mnie właśnie tata podprowadzał i ja tak szybciutko szoty słomeczką.
Ale i tak był straszny stres. I na filmie ślubnym to w ogóle wygląda, jak ja bym tam miała płakać, nie wiadomo, co by się działo. Ze szczęścia. Tak, ale nie, właśnie miała przyjaciółkę oglądać i mówi, że Boże, gdybym nie wiedziała, to bym pomyślała, że tam, nie wiem, tortury jakieś są, a ja po prostu się tak stresowałam. Ale już po podpisaniu tych dokumentów ze mnie to zeszło i już było super. Ale myślę, że jak byłby pierwszy taniec, to wiem, no mówię właśnie po koleżankach, które miały śluby, że najbardziej się tego boją. To ja bym jeszcze do tego pierwszego tańca się stresowała. Ale wy na parkiecie nie byliście sami, tylko mieliście też towarzystwo waszych piesków. Tak, bo ale też pieski tam miały stylizację, prawda? Tak, smokingi. Tak, no właśnie, pokazać, bo wy przynieśliście tu masę pięknych rzeczy. Tak, o, weź drugi. Tak, oni mieli takie mini smokingi. No, bardzo, bardzo eleganckie i zupełnie wyglądali bardzo jak właśnie goście weseli. Tak. Ale oni kochają muzykę, tak? Bo czasami jest tak, że jak jest głośno albo jest właśnie muzyka, to pieski reagują dość nerwowo, a wasze, no absolutnie mam wrażenie, że zaczynają naprawdę żyć, kiedy słyszą muzykę. Tak, bo nasze pieski właśnie, to jest akurat śmieszne, że one naprawdę lubią tańczyć, szczególnie ten jeden. On nawet lubi, że staje na dwóch łapkach, to jak go adoptowałam, to już to robił. I on zaczyna sam kręcić się i tańczyć. Moja babcia jest przez to strasznie zakochana. Rozważam opcję, żeby pójść do jakiegoś programu tanecznego właśnie z Benkiem. Tak, jako para. Tak, i Benek, myślę, że rozbijemy bank. Tańca, może jeszcze w trójkę z babcią. Tak, moja babcia mogłaby spokojnie. I właśnie, ona właśnie rozkręciła imprezę. Goście nie do końca wiedzieli, że tego tańca pierwszego nie ma, bo Karolina miała tyle na głowie, że jeszcze informować się. Znaczy, wiedzieli, że na pewno będzie to wesele niesztampowe, ale wiadomo, że czeka się na pierwszą parę, że pierwsza para daje. No bo to jednak jest jakiś sygnał, że zaczynamy imprezę. I kiedy Lesław Białecki, tak, tenor, śpiewał takie pieśni operowe, hity właśnie operowe, Bezame Mucho na przykład, czyli Całuj Mnie Mocno, to słynny hiszpański song, to wtedy babcia po prostu została porwana przez nas do tańca, sama ruszyła do tańca i teraz i ten pierwszy tak zwany pierwszy taniec, który nie był pierwszym tańcem, to był tak naprawdę mój, Karoliny, babci i jeszcze pieska. Jeszcze... Nie, piesek był później, dopiero pieski były później. No w każdym razie to był taki mocno rodzinny pierwszy taniec, ale tak go nie traktowaliśmy. Tak, nie, my nie mieliśmy. Ale goście później spontanicznie jakby dołączyli do nas. Czy udało wam się ten ślub do samego końca zachować w tajemnicy? Znaczy, myśmy mediom tego nie ujawniali, staraliśmy się trzymać absolutnie w tajemnicy, tylko przyjaciele i znajomi wiedzieli. Natomiast no, rzeczywiście no, informacja się rozeszła w tym sensie, że no, trochę osób właśnie w urzędzie, gdzie pani prezydent miała przyjść i udzielić nam ślubu, no to ta plotka obiegła cały urząd i pan od sali nam powiedział, że wydzwaniają i pytają się, czy tutaj... Także no nie było to jakimś wielkim trudnością dowiedzieć się. Oczywiście zatrudniłem ochronę, ale popełniliśmy pewien błąd. Ochrona zaczęła sprawdzać, jakby pilnować obiektu na godzinę przed weselem, no ale jeden z paparazzi prawdopodobnie zameldował się, nie wiem, w toalecie albo gdzieś ukrył się w krzakach na kilka godzin wcześniej i stąd wypłynęły zdjęcia do jednej z gazet właśnie takie zrobione. Myśmy na początku myśleli, że to ktoś z gości, no ale przeanalizowaliśmy sytuację i doszliśmy do wniosku, że zresztą później Karolina, przeglądając film weselny, odkryła właśnie zupełnie obcą osobę, która okazała się znanym paparazzi, gdzie tam w sytuacji już takiej, gdzie już nie, jest w czasie krojenia tort. Tortu, bo właśnie zdjęcie z tortu mnie najbardziej zadziwiło i właśnie w czasie krojenia tortu patrzę na film i tam jest jakiś łysy facet i wszystkich się pytam i nikt go nie zauważył, bo on wszedł na salę tylko w czasie krojenia tortu, tak to gdzieś latał tam, no bo tam jest rzeczywiście wielki teren. A w czasie tego krojenia to wszyscy byli tak tym zafascynowani, wszyscy się patrzyli na nas. Przechytrzył waszą dosłownie ochronę. Za naszą taką przyjaciółką stał. Okazał się, no zrobił akcję w stylu Jamesa Bonda, no, ale trudno. No, nie, no to mi najbardziej zależało... Media tak naprawdę, były bardzo zainteresowane, żeby uczestniczyć w tej imprezie. Mi najbardziej zależało, żeby w czasie, bo to właśnie mi też prosił i kamerzysta, i fotografka, żeby w czasie ślubu właśnie nie było tak, że jakiś paparazzi zacznie wchodzić i będzie na naszym po prostu filmie czy zdjęciach, czy żeby osoby, które są, się czuły komfortowo, żeby mogły się napić, właśnie osoby publiczne, niepubliczne, tam z rodziny i tak, to o to najbardziej chodziło. Od kiedy wyszło na jaw, że jesteście parą, użyję takiego słowa, jesteście grillowani przez media, oceniani, komentowani, jak wy sobie z tym radzicie? Teraz już okej, znaczy no to jest irytujące, szczególnie jak się czyta właśnie, że powiem coś A i przeczytam B, więc już chyba przestałam w ogóle na to tak zwracać uwagę, bo... Teraz chyba ludzie się już oswoili z naszą parą i z tym, że jesteśmy małżeństwem.
i powoli jest coraz więcej pozytywnych ocen i relacji. Odpowiadanie na jakieś złe opinie czy złośliwe opinie ludzi, których ja nie znam i którzy nas nie znają przede wszystkim, mija się z celem, bo tylko jest to jakby dolewanie oliwy do ognia, czyli po prostu gaszenie pożaru benzyną, czyli po prostu to jest spełnieniem ich marzeń, że o, Skiba odpowiedział, czyli zabolało. Aha. Więc ja stosowałem od początku metodę, która się brzydko nazywa po prostu kompletny olew i nie przejmowanie się tym. Jest takie stare powiedzenie Marka Twena, który mówi, że nie polemizuj z idiotami, mają liczebną przewagę i po prostu będziesz z nimi polemizował, musisz schodzić na ich poziom, więc lepiej po prostu tego nie ruszać. I rzeczywiście, kiedy nie ma jakichś komentarzy z naszej strony, to ta wojna jest jakby zderzeniem ze ścianą, tak? bo nie ma na to reakcji i my stosujemy taką metodę, ale teraz naprawdę jest bardzo dużo takich bardzo pozytywnych opinii i takich, które nas wspierają, niektórzy nawet są naszymi fanami i nam kibicują i bardzo ładne opinie, jeżeli tylko gdzieś się jakieś nasze zdjęcie wspólne ukaże, czy z trasy, czy z jakiejś podróży. To są bardzo miłe komentarze, więc... Ale nie, w ogóle media mają to, że z wszystkiego robią burzę. Nawet właśnie ciebie pytano kiedyś o Krzysia, że właśnie o garnitur i też tak. Było 20 artykułów, że Janachowska nie gryzie się w język, obraża Skibę i tak dalej. I ja właśnie z ciekawości wchodzę i tylko było, że... Co ona powiedziała? Tak, no i właśnie i zawsze tak jest, nieważne co, to oni napiszą inaczej, że tutaj obrażają... To są tak zwane clickbaity. Tak, no właśnie, to są clickbaity, więc tym się nie ma co przejmować. Taką cechą mediów jest szukanie konfliktu, tak? Tak, więc... i właśnie jest to, żeby odpowiedział, że tutaj to, tamto i tak zawsze nakręcają. Ale skoro zaczęliśmy o tych stylizacjach, to super. Bo ty zdecydowałaś się na taką tradycyjną, białą suknię. Byłaś taką panną młodą z prawdziwego zdarzenia. Powiedz mi, jak szukałaś tej sukni i jak się czułaś w ogóle w tym dniu? Ja w ogóle... najlepsze jest to, że ja na początku chciałam jakąś suknię kupić przez internet za 400 zł. I moja mama mówi, że nie, musisz mieć piękną sukienkę. Mówię, no okej. Okay. I mówię, no to ze mną pojedź po tą sukienkę, no to może mi tam coś doradzisz, bo ja nie miałam żadnego pomysłu na tą suknię i weszłyśmy, umówiłyśmy się do dwóch salonów. W pierwszym salonie już wybrałyśmy suknię, tam chyba 7 sukienek mi się spodobało. Przy trzeciej właśnie moja mama mówi, że o nie, tak, w tej jest tak słodko, jak aniołek. I ja też właśnie chciałam, żeby nie była jakaś taka przesadna, żeby babcie też były zadowolone, żeby wszyscy byli zadowoleni, żeby mi się dobrze tańczyło, bo ja właśnie wiedziałam, że będę dużo tańczyć. Czyli i na przykład te rybki. Jednak myślisz o innych, mniej tak, o sobie. Tak, ale nie, ona mi się też podobała, aha, więc ja od razu mówię, że jak jest okej, okay, no to jest okej. Okay. Hmm. Nie, bo tak to mam. Karolinka w ogóle jest taka bardzo rodzinna. Ja jestem strasznie rodzinna. Ona codziennie dzwoni do swojej babci jednej, do babci drugiej. Tak, ja jestem tak. Na początku to mnie nawet zdziwiło, ale teraz się już przyzwyczaiłem. Tak, on przy mnie się właśnie nauczył być dobrym człowiekiem, bo ja jestem aż za dobrym niestety. Może on był dobrym człowiekiem, tylko to było ukryte trochę głębiej. Może tak. Więc... Ale słuchaj, to chyba miałaś na głowie, o, to mi prawda? Siostra właśnie z Anglii zamówiła. Co tutaj mamy? I to był taki... Ale wianeczek, ale to fajnie wyglądało. No właśnie tam jest tak, żeby to dopinające, tak, ale to jest takie bardzo. Bo ja chciałam mieć coś na głowie. Na początku mi się właśnie takie tutaj tiary też podobały, ale mówię, nie, to będzie przesadne. I trochę właśnie się ten... Tak, nie wiem, co jest odkształcić. Tak, na pewno. Ale właśnie ten wianeczek. Ale taki niewinny ten wianeczek, tak. Kochana. Tak, właśnie taki miał być. Ja wiem, że ty przygotowałaś fraszkę na dziś. Czy to jest fraszka dotycząca. Taka wspominająca dzień tego ślubu, czy to jest coś o już waszej relacji o tym małżeństwie? To jest fraszka poweselna. Poweselna fraszka. Jak u ciebie w programie, no to poweselna. To ja jestem na to gotowa. Leci to tak. Ach, co to był za bal. Milowicz śpiewał, a Bikcyc zgrał. Jacek Kawalec zdzierał struny głosowe. Po imprezie chyba stawili mu nowe. A to wszystko w Łodzi i na fali. Goście weselni 100 lat śpiewali i aktor Grabowski z teatru tańczył ze Skibą do taktu i były piękne damy, ciocie, babcie i mamy oraz liczni dżentelmeni na okoliczność wystrojeni. A najpiękniejsza była ona, Karolina, już teraz żona. I świętowano miłość do rana w huku korków z szampana, bo miłość to najważniejsza rzecz, smutek, problemy, niech idą precz. Pięknie! Autor, który sam sobie bije brawo. Tak, najlepiej, reklama dźwignią handlu. Powiedz mi, czy tobie pisanie takich rzeczy przychodzi totalnie z łatwością i to jest spod palca, czy jednak potrzebujesz jakiejś
emocji, jakiejś chwili, która... Opowiedz, jak dla mnie pisałeś, on swego czasu... Która ci pomaga. Dla mnie pisał bardzo dużo wierszy, właśnie musimy je kiedyś sobie... Czyli to jest twoja muza teraz, Karolina. Tak, dużo było wiersz. No to były wiersze nie do cytowania, to są takie wiersze tak, naprawdę bardzo osobiste, miło. Bardzo tak, osobiste. Do szafki nocnej. Ale tak, do szafki nocnej. A i kiedyś tak sobie tutaj, i tych wierszy jest sporo i... Wymyśliliśmy, to co wieczór dostawałam. Zrobimy takie wiesz, wydanie takie specjalne kiedyś, jakieś, z jakiejś okazji zbiorę te wszystkie wiersze i takie jakiś dla taki Karoliny. Jakiś taki wieczorek literacki. Tak, tak. Wy jesteście w sobie zakochani, po prostu tak, takie nastolatki. Tak, tak jak się śmiałyście, że na torbach ustawiamy. A nie ma tej torby. Spijacie teraz. Sobie z dzióbków. Nie, są tu różne wasze rzeczy, pokażemy, bo macie różne gadżety. Tak, mamy to. Tu już niedługo będzie seryjna produkcja, tu w środku coś jest, ale nie wiem, czy to widać. O, zdjęcie Karol Krzysia. No ale z drugiej strony jest też Benuś. A z drugiej strony jest. Ja. Tak, to jest taka torba typowo ślubna. Kto wpadł na pomysł robienia torby ze zdjęć? Ja. Tak. I chodzisz z tą torbą, przepraszam, gdzie? Na zakupy, do pracy? Ja pracuję z domu. Okay. Chodzę normalnie. Tak. Ale ja już wcześniej miałam też torby właśnie z moimi psiakami, więc no, ja taka jestem. Dla mnie jak coś jest ważne i bliskie, to w ogóle się tego nie wstydzę. Ale mamy przyjaciela, który ma firmę, która produkuje koszulki, t-shirty. Tak. I on zupełnie bez ustalania z nami zrobił taki nam prezent, tak? Że właśnie to zdjęcie, które jest tutaj... Nie, nie to. Nie inne, to? No podobne. No, w każdym razie zdjęcie sesji ślubnej, gdzie jest para młoda, tak. Zrobił nam t-shirty. I oczywiście rozmiar Karoliny, rozmiar mój. I ja kiedyś na koncert pojechałem w takiej koszulce i koledzy łapali się za głowę i mówili, tak, no nie, no to myślą, już że jemu to odpaliło. Kompletnie ci już stary, zawróciła. Jesteś pod takim pantoflem. Nie, powiedzieli, że może nie tyle pantoflem, ile powiedzieli, ale nie, on sam właśnie takie rzeczy, bo ja mu nie kazałam w tej koszulce chodzić. On sam powiedział, że chciał pokazać, że tęskni i chodzi w koszulce. No po prostu jesteśmy właśnie na coś tacy... Może trochę dziecinnie zakochani? Nie, no nie dziecinnie, tylko no jakoś tak, jakby ale to powiedzieć. Czemu nie? Każdy mężczyzna, tacy... jak pisał Gombrowicz, jest dzieckiem podszyty, więc stąd na przykład mężczyźni bardzo lubią co? Samochody, tak? To skąd się? To z dzieciństwa się bierze. Mężczyźni nie lubią wojny, bo to są, wiesz, każdy by chciał być generałem, czołgi zbierają i tak dalej, tylko że na etapie dziecka to są czołgi plastikowe, a na etapie no, bycia dorosłym to już są prawdziwe historie, więc to dziecko w mężczyźnie tkwi. I czasem ono jest takim pozytywnym dzieckiem, czasem niebezpiecznym, ale tą taką radość życia młodzieńczą należy w sobie zachować bez względu na wiek. Moim zdaniem to jest idealna recepta na bycie młodym przez całe życie. No, a ja wcześniej byłam uśpiona tak uczuciowo do mężczyzn, więc teraz mi się to po prostu wszystko wyszło. Teraz te bariery w wieku zniknęły. Ja gdzieś przeczytałem autentycznie, pamiętam jej imienia, oczywiście to jest Amerykanka, najstarsza nastolatka na świecie. Ona ma 103 lata, jest modelką, robią z nią zdjęcia, co jest, to jest, łamie bariery no, wszelkie możliwe. Tak samo jak Sofia Loren, przecież ona zrobiła sobie sesję nagą do jakiegoś poważnego pisma w wieku 70 lat. To wiadomo, że tam i skalpel miał do czynienia i różne operacje plastyczne, ale jednak, że jest to możliwe, to jest takie trochę śmianie się metryce i to w dzisiejszych czasach jest moim zdaniem pozytywne bardzo. Pokażcie mi jeszcze, co tu jest, bo Wianuszek i właśnie, stroje zaproszenie dla... Zaproszenie jest pod pyskami. Dla pieska. Księga gości. Tylko tego zapuśćmy. Nie otwierajmy, bo tam są jakieś takie wpisy, to aha. Tylko tak można. Bo tam są różne jakieś... To jest księga gości, czyli tam można było się wpisywać, zostawiać jakieś zdjęcia, czy same nie, wpisy? Nie, to same wpisy, bo mieliśmy jeszcze wideo księga gości i tam się nagrywałem. Okej. Okay. To jest zaproszenie wasze. Tak, to jest zaproszenie. Mm-hmm. Tu jest taki mój ten długi z ładnym balon. Cytatem to musisz przeczytać. Tak, czytaj, pokazuj wszystko. Cytat Joe Blacka i on był też na naszym torcie. No to czytaj, bo ja z tak daleka nie widzę. Karolina. To ty czytaj, bo ty jesteś lepszy akurat w takiej. Joe Black. Miłość jest pasją, jest obsesją, jest czymś, bez czego człowiek nie może żyć. Jeśli nie zaczniesz od tego, z czym skończysz? Joe Black to piękny film. Tak, Krzysiu ostatnio dopiero pierwszy raz go widział, bo nie widział go wcześniej. Jak wrażenia? Świetne, co? Tak, tak. No to jest film o rzeczach najważniejszych.
Pokaż, co tutaj jest. Tak, bo tutaj rozumiem, mamy że... ten, o, tu mamy właśnie ten mój długi welon. O, tu go widać na zdjęciu. Okej. Tu jest tak, taki ładny album bardzo... zdjęć. No, po prostu go też wzięliśmy, bo jakiś element stroju ślubnego. Patrz, że tutaj białej sukienki. To tak, on był piękny, pasowo. Bo ona też tam miała różne kwiateczki i on się idealnie, udało mi się go w ogóle przez internet. Pokaż jakieś zdjęcia ze środka. Pokaż, co tam o, ładnego? Pokaż, pokaż. Krzysztof, otwórz trochę. Uchyl rąbka tajemnicy, jak ładnie pozujesz do zdjęć. Tak, już Rockmanie się nauczył. Dziki. Uhu. Nie no, w pocałunki to ty umiesz. Cała seria. Czy wy mieliście czas na podróż poślubną? Tu powiem tak żartobliwie, podróż poślubna odbyła się przed ślubem, dlatego że... Do Chicago. Nie, w maju. Chicago to był taki typowy wyjazd, taki koncertowy, a powiązany oczywiście ze zwiedzaniem, ale byliśmy w Kapadocji, bo to było marzenie Karoliny. I co, balony? Balony, tak, żeby zaliczyć te balony. Romantyczne. I mamy takie ładne zdjęcia właśnie stamtąd. Cała ta podróż, że w nocy się jedzie, rano te balony startują, jeszcze właśnie taki świt dopiero się zaczyna. Nie, poza tym ja latałem w Polsce balonami wcześniej i wiedziałem, że tutaj no to nie, to trzeba naprawdę mistrza, żeby taką precyzję osiągnąć, bo balon z racji tego, że jest poruszany właśnie przez wiatr, nie jest taki precyzyjny w lądowaniu, w sterowaniu właśnie. No ale okazuje się, że tam rzeczywiście ci piloci robią to po prostu codziennie i są tak wyszkoleni, że był taki moment, bo ludzie, którzy siedzieli w tym koszu, turyści, jakby tym się w ogóle nie przejmowali. Zapłacili, lecą, filmują i tak dalej. A ja jako człowiek, który wcześniej latał balonem, mówię, nie no, zaraz się rozbijemy. I oni tak podjeżdżali pod te skały, dosłownie do 2 metrów. I teraz tak, wszyscy robią zdjęcia i mówię, jesteśmy jak na Titaniku. Oni nie widzą tej góry lodowej. My się zaraz rozbijemy. Tymczasem, wiesz, oni po prostu tak, 2 metry tak przed skałą, potężną skałą, jakoś tak robili, że szybko podnosili się w górę i nic się nie działo, wiesz. No, ludzie pili szampana, robili zdjęcia, byli zajęci widokami, a widoki były naprawdę niesamowite. No i to było takie marzenie Karoliny i dlatego... Już nawet wiesz, ta ilość balonów wzniesionych w powietrze w jednym czasie, to jest widok absolutnie... 250 balonów startowało tego dnia, kiedy myśmy fruwali. I są z tego zdjęcia... Czy wy planujecie jakąś podróż poślubną, czy ta wyjątkowa Kapadocja na razie zostaje? A powiedz, co mamy kilka, znaczy mamy kilka takich pomysłów na wspólne wyjazdy, natomiast one są odsuwane ze względu na intensywną trasę koncertową zespołu, dlatego że tak się złożyło, że w tym roku zespół Big Cyc, to mogę tu oficjalnie powiedzieć, obchodzi swoje 35. urodziny. Gratuluję. Jako, że są urodziny zespołu, gramy dużo, byliśmy zapraszani na różne festiwale rockowe, no i nie wypadało robić sobie wolnego, kiedy to koledzy tutaj mają zaproszenia na duże imprezy, koncerty i tego było naprawdę dużo i ciągle to jakby się odbywa, więc szukamy takiego wolnego terminu, tego tygodnia czy 2 tygodni, żeby móc wyjechać, roku. Ale ja wyszukałem taką jedną propozycję i Karolinie się to bardzo spodobało. Tak. Okazuje się, że nie trzeba lecieć daleko, żeby coś ciekawego przeżyć, takiego nie tylko plaża i palmy, bo to jest już wiadomo standard, że w Szwajcarii jest niesamowita kolejka górska, taka, która jeździ pomiędzy szczytami, to jest między właściwie Szwajcarią a Włochami, Alpami i tam po prostu są złoty pociąg, który płynie przez te niesamowite widokowe tereny i oczywiście można zamówić taką podróż 2-godzinną, 5-godzinną i to jest taka podróż no, z miasta do miasta, ale właśnie typowo widokowa i przeżycia są niesamowite, więc być może w zimowej scenerii zaliczymy taką Szwajcarię z takimi, ponieważ Karolina zawsze robi piękne zdjęcia, robi ładne filmy, więc myślę, że ja tam nagram kilka wierszyków. Tak, więc... na tle pięknych gór, tak. Alpy, Szwajcaria, pyk. A Karolina zrobi piękne zdjęcia. Czego mogę wam oprócz tej pięknej podróży po Szwajcarii życzyć? Zdrowia, moje drogie gołąbeczki. Zdrowie jest najważniejsze. Ale przede wszystkim tego, żebyśmy byli sobą chyba zafascynowani tak jak teraz. Tak. Żeby za 5 lat, za 10 lat, za 15 to się nie zmieniło, bo to jest najważniejsze, bo to łączy związek. To jest takim, powiedziałbym, lepiszczem naszym. Jezu, życzę wam tego lepiszcza jak najwięcej, żeby to nigdy nie przeminęło. Dziękuję wam bardzo. Dziękujemy. Jeśli spodobał ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień.